sam zrobić. A że rozum już nie taki, to nie umiem tego na pamięć. Bo... A ja zawsze kazał na pamięć wszystko. Moje życie, kochani, nie pachnie różami. No bo jak je opowiem, potwierdzicie sami, że na pewno mam rację. A zacznę od tego, co ja w tym swoim życiu zrobiłem już złego. Najpierw byłem strażakiem. Pożary gasiłem. Ale kilka budynków to sam podpaliłem. Były jaja, kochani, jak te wasze berety. Bo to widok jak z filmu, z horroru niestety. Wszystkie baby w ukropie dookoła biegały i pieczone już kury do garów zbierały. Ale ktoś podkablował. Zrobiła się chryja i mnie kurde wylali. Po prostu. Bym na ryja. Potem byłem żołnierzem. Ludziska, kochane. Jedni mówią, że w wojsku to życie przesrane, a ja powiem wam szczerze, że nie ma jak w armii. Nie dość, że cię ojczyzna solidnie nakarmi, to ci daje postrzelać, nieważne do kogo, byleby się nie ruszał. Skazali mnie srogo. Przesiedziałem dekadę za podporucznika, ale on do mnie fikał. Teraz już nie fika. Kiedy jeszcze siedziałem, przyszła mi myśl błoga, by się poczyć psim swędem za ginekologa. No bo spójrzcie, kochani, na moją posturę, na mój corpus delicti, na moją fryzurę. Czyż nie będą kobiety się do mnie zwalały i dla samej postury się mi rozbierały? Ja badałem fachowo i doradzałem. Potem niczym jajeczko na fotel sadzałem i jak była potrzeba, robiłem im dzieci. A to u mnie najlepiej. Taka mi myśl świeci, po cholery in vitro. Są lepsze sposoby, by kobietę zapłodnić. Potrzebuję doby. Bo ja, chociaż nie jedno mam już na sumieniu, moje dzieci się rodzą nawet na kamieniu. Ginekolog amator. To dopiero fucha i robota czyściutka. I lekka, i sucha. Tu się człowiek napatrzy. Czasami poszpera, a i w nagłych przypadkach, gdzie niegdzie pogmera. Ileż to jest słodyczy w tych naszych dzieweczkach, a szczególnie w ich ślicznych i skąpych majteczkach. Szkoda gadać, kochani. Jak swoje odsiedzę i w więziennej lekturze solidnie posiedzę, to wymyślę coś ekstra. Tymczasem żegnajcie i drobinę otuchy na drogę mi dajcie. Proszę, 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 proszę.